Marek Dąbrowski, Babcia i Mole. Stary kożuch, choć znoszony, każdej zimy jest chwalony, bo on ciepło nam zapewni, kiedy mróz nas bardzo gnębi. I tej zimy się nam przyda, by ocieplić sobie klimat. Babcia szafę otworzyła, nad kożuchem pochyliła. W szafie starej mole siedzą, stary kożuch smacznie jedząc. To jest kęsek smakowity. Słychać jest aż zębów zgrzyty. Mol do mola żując szepce. Pyszny kożuch jest ten wielce. Kończy się nam już chrupanie. Wiesz, co zjemy na śniadanie? Mol do mola, moli chmura. Kończą jeść resztki kaptura. Tak się dzieje, gdy ta rodzina kożuch zjadać rozpoczyna. W szafie grzebie babcia nasza. Chmara moli jej nie zraża, lecz ją złość nagła zalała, bo z kożucha nić została. Rozzłoszczona głośno sarka. No, przebrała wam się miarka. Trutkę dać wam teraz warto, bo mi zjecie także palto. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.